Degustacja przyciąga skutecznie, przecież od smaku do wiedzy najprostsza droga. Bezpieczne wakacje i zdrowe lato to dwa kierunki do obrania na najbliższe miesiące. Co do zdrowego lata, no jest to kampania, która też się odbywa cyklicznie. Jest to kampania, która odbywa się przy współpracy z różnymi instytucjami, służbami przede wszystkim. Mam tu na myśli policję, straż pożarną. Wakacyjna apteczka, strefa bezpiecznego wypoczynku i pokaz sprzętu cieszą się naszą uwagą. To cieszy, że nie tylko zlot zabytkowych nosów budził żywe zainteresowanie. Policjanci są od tego, żeby po prostu zwracać na takie rzeczy uwagę, na bezpieczeństwo na drogach. Wiadomo, zaczynają się wakacje, dzieciaczki zaraz i dzieci, młodzież i uczniowie naszych szkół między innymi ruszą w podróż, wybiorą się nad jeziora, będą odpoczywać, że tak powiem, w różnych okolicznościach, które no, czasami będą jakieś tam niebezpieczeństwo, będzie z tym związane jakieś niebezpieczeństwo. Dlatego też staramy się uświadomić zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym, jakie zagrożenia na nich czyhają. Kampania realizowana jest przez powiat ostrudzki przy współpracy z gminą Ostróda i przy współpracy z mieszkańcami, którzy jak widać chętnie tu przychodzą.